Kropka. W prywatnym ośrodku nauki w Bytowie. Od jak dawna, jak długo pani uczy? You are teacher of English in Pon in Bytów. How long have you been teaching English? For about 1 year, 1.5 years. Około 1.5 roku. Z tym, że w ogóle uczy za granicą 1.5 roku, natomiast u nas uczy od początku września. Jak się pani podoba w Polsce? How do you like Poland? Oh, I like it very much. Bardzo się podoba. A jak dzieci przyjmują pani naukę? Now what about children? Do you like your lessons? Yes, yes I do. Tak. Wiem, bo moja córka również chodzi uczęszcza na lekcje języka angielskiego. Pani nie zna polskiego, dziecko prawie nie zna angielskiego. Jak to wygląda? Well, his daughter is also your pupil and he says that you don't know any Polish words and his daughter doesn't know English very well, but still you can teach. How is it possible? The way that I was shown how to teach shows me how to teach anybody of any language English without knowing their own language. Są to kursy, które specjalnie przygotowują do uczenia języka obcego ludzi, którzy nie znają języka angielskiego na całym świecie. Jest przygotowana do tego odpowiednio i może uczyć na całym świecie, używając tylko języka angielskiego. Jak pani uważa, czy dzieci szybko przyswoją język angielski tym sposobem? Do you think that children will learn more quickly in this way, not using Polish language at all? Whether they learn more quickly, I don't know, but they can learn English just as well, being taught this way as they can by a Polish teacher. Whether they learn more quickly, I don't know. Nie jest pewna, czy to jest szybsza droga nauczania języka obcego, ale w każdym razie wychodzi to bardzo dobrze i dzieci przełamują pewne bariery w ten sposób. Dziękuję bardzo i życzę im powodzenia. Thank you very much and thank good you. Luck. Małgorzata Frąckowiak, szef prywatnego ośrodka nauki i sobotnie popołudnie ognisko, pieczenie kiełbasek. Czy to jest jakaś forma nauki?
Jest. Jest to pewna forma, która wydaje mi się, że dzieci korzystają z niej, żeby z przyjemnością, z ochotą przyjść do nas, nie tylko w ciągu tygodnia na lekcje, które też u nas wyglądają troszeczkę nietypowo, nieszkolnie, ale chcąc, żeby to kojarzyło się z czymś bardzo przyjemnym, równocześnie było bardzo korzystne dla dzieci. W każdą sobotę, niedzielę organizujemy wycieczki rowerowe, ogniska. Nasi nauczyciele angielscy przygotowują angielskie święta, tak jak mamy co roku Boże Narodzenie nasze polskie, tak w tym roku wplatamy również wszystkie święta angielskie. Między innymi teraz 5 listopada będzie duże święto, na które zapraszamy wszystkich uczniów naszego ośrodka i innych chętnych. To znaczy, że język angielski nie jest tylko podręcznikowy, ale nauczyciele, którzy przyjechali, wprowadzają to, co jest w Anglii. Tak, wprowadzamy to, co jest w Anglii, ale równocześnie staramy się, żeby młodzież i nasze dzieci używały języka angielskiego w każdej sytuacji, nie tylko siedząc za stolikiem przy tablicy, ale w czasie wycieczek, w czasie ogniska. W tej chwili właśnie dzieci będą brały udział w quizie, to znaczy będą grupami wchodzić do budynku i będą szukali różnych rzeczy, odpowiadając na pytania w języku angielskim, odpowiadając w języku angielskim, cały czas w obecności angielskich nauczycieli. Wykorzystują to, co robimy na lekcjach tutaj w życiu codziennym. Czy dużo dzieci i młodzieży uczy się w Pani ośrodku? Chcielibyśmy, żeby jeszcze więcej do nas przyszło, niemniej dość sporo. A ile możecie w ogóle pomieścić uczniów, ile możecie zapewnić naukę? To znaczy ilościowo? 50, 20? Więcej. Możemy przyjąć więcej uczniów. Mamy w tej chwili około ponad 20 grup językowych. Głównie jest to język angielski. Mamy kilka grup uczących się języka niemieckiego, mamy grupy, które uczą się języka polskiego, matematyki. Niemniej najwięcej mamy grup, które uczą się języka angielskiego. Mamy grupy maluszków, które uczą polscy nauczyciele i dzieci, które uczyły się rok, dwa lata, uczą już nauczyciele angielscy. Czy oprócz języka angielskiego inne przedmioty również są tutaj wyszukane? Mamy również lekcje języka niemieckiego, lekcje języka polskiego dla młodzieży z 8 klas i maturzystów. Również mamy matematykę dla 8 klasy i dla maturzystów. Bliźniacze ośrodki w większych miastach prawie podwójny koszt nauki. Dlaczego w Bytowie tak tanie? Staramy się, żeby mimo wszystko wypadało to jak najtaniej, żeby jak najwięcej dzieci do nas przyszło. W sumie chodzi nam o to, żeby ogarnąć jak największą liczbę dzieci i staramy się robić to najlepiej, ale równocześnie najtaniej. Z okazji Święta Edukacji Narodowej wszystkiego najlepszego i powodzenia w dalszej działalności. Bardzo dziękujemy. We're making twists, which is an English form of bread made by the scouts. Jest to forma chlebu robionego przez angielskich harcerzy. Okay, yes, how are you doing this? Należy wymieszać mąkę, wodę, sól w takiej misce, odpowiednio, ręcznie, koniecznie ręcznie. Tak, yes, and then we bake it on the fire till it's cooked brown and eat it with butter. Zakręca się to na kijku, tak jak tutaj widać. Trzeba to odpowiednio usmażyć nad ogniskiem, a potem jeść z masłem. Podobno jest wyśmienite. Spróbujemy. Z masłem oczywiście. Put it over the fire now. No. Have you set your stick? Where's your stick? You must set your stick now. Who has a stick? Wrap the bread around the stick. You must peel it first. Yeah, where's the knife? Where's the knife? You must peel your stick. Get the bone. Of ashwood.
otherwise the bread will be dirty. Ta forma pieczenia chleba w Anglii jest powszechna? Wśród harcerzy. Tak jak u nas pieczenie kiełbasek. Is it very popular in England? No, only the scouts do this. Tylko harcerze to robią. I don't know whether they still do it. They used to when I was young.